jednego prosiaczka, dla drugiego. Och, jak ja nie lubię grudnia. Wow, to był prawdziwy Mikołaj. Widziałam prawdziwego świętego Mikołaja. A może mi się już to śni? No to śpię dalej. Dobranoc, Teddy. Dobranoc, święty Mikołaj. Cześć, to ja, świnka Pepa. To mamusia świnka. To tata świnka. A to mój malutki brat George. A w wózeczku leży maleńka siostrzyczka Erin. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. Śpi już, Erin, kochanie. Dziś w nocy przyjdzie Mikołaj. Na pewno przyniesie ci prezent. Och, jaki grzeczny prosiaczek. Poprawię kołderkę. Śpi, słodko, kochanie. A gdzie reszta mojej rodzinki? Przecież to pora już spać. Prosiaczki, prosiaczki, pora już spać. Koniec oglądania telewizji. Mamusiu świnko, jeszcze chwilka. Tak, jeszcze 5 minutek. Kochani, dziś w nocy przychodzi Mikołaj, więc prędziutko do łóżek. To już dziś? To ja biegnę, mamusiu świnko. Ja też. Ciekawe, co nam przyniesie Mikołaj. Ja bym chciał dinozaura. Takiego dużego, ogromnego dinozaura. A ja nie wiem, co bym chciała. Zaraz pomyślę. Dobranoc, prosiaczki. Dobranoc, mamusiu świnko. Dobranoc. No to co ty chcesz dostać, Pepo, Pepo? No nie wiem. Może Mochi Pops, albo jakąś fajną grę, albo laleczkę. A może sukieneczkę. No nie wiem. Mikołaj na pewno coś wymyśli. Dobranoc, George, bo zaraz go przegapimy. Dobrze, dobranoc, Pepo, Pepo. Słodkich snów, Pepo. Wzajemnie, George. Ojoj, nie mogę zasnąć. Dlaczego tak jest? Że jak chcę szybko zasnąć, to nie mogę zasnąć. George, śpisz? George! Nie odzywa się. Na pewno już śpi. Ojoj. Co to za głosy? Mamusia świnka? Nie, tu nie mamusia świnka. Mamusia świnka nie chodzi jak słoń. Może to święty Mikołaj? Szybko, muszę udawać, że śpię. Ho, 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 ho. Jeszcze tu 2 prosiaczki mamy. No to prezenty. Wyciągam 2. Jak ja mam je umieścić pod poduszkę? Przecież pobudzę te maleństwa. Muszę zmienić tą tradycję. Co ja teraz zrobię? Nie mogę ich zbudzić. Może przy łóżkach położę. Tak zrobię. Dla jednego prosiaczka, dla drugiego. Och, jak ja nie lubię grudnia. Wow, to był prawdziwy Mikołaj. Widziałam prawdziwego świętego Mikołaja. A może mi się już to śni? No to śpię dalej. Dobranoc, Teddy. Dobranoc, święty Mikołaju. O, już chyba lano jeść. Ciekawe, gdzie był Mikołaj. Śpławdzie pod poduszką.
Ej, no jak to? Nic nie ma. Przecież byłem grzeczny. Pepo, masz prezent? O, tam na dole coś jest. Prezent. Co tam może być? Prezent mam, zaraz go otwieram. Pepo, Pepo, pobudka, Mikołaj już był. Mam prezent. Mikołaj już był? Ej, u mnie pod poduszką nic nie ma. Zobacz na dole, Pepo. Na dole? O jest, żółciutki prezent. Mamusiu świnko, był Mikołaj. O, nie ma nikogo. George, pewnie są na dole. Mamusiu świnko, był Mikołaj. Zobacz, jaką mam dużą paczkę. I Pepa też. Tak, tak, dostałam prezent od Mikołaja. I nawet go w nocy widziałam. Na pewno nie widziałaś, tylko spałaś. Nie spałam, nie mogłam zasnąć. I usłyszałam kroki. Najpierw myślałam, że to mamusia świnka. Ale mamusia świnka nie chodzi tak jak słoń. A to był on. Kto, słoń? No co ty, George, jaki słoń? Święty Mikołaj, przecież mówię. I co? Jak to co? Chciał położyć prezenty pod poduszkę. Ale pomyślał sobie, że nas obudzi. No mnie już by nie obudził, bo ja i tak nie spałam. Tak, tak, ja też nie spałem, wszystko widziałem. Nie zmyślaj, George. Nieważne, ważne, co tam jest w prezencie. No właśnie. No więc odpakujcie swoje prezenty, bo zaraz będzie śniadanie. Okej, mamusiu świnko, co tam jest? Otwieram. O, oj, co to? Noże? To dla mnie taki prezent? Ja noży nie chciałam. Hi, 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 co ona dostała? Nie, czekaj, to nie noże. To łyżwy, George. Łyżwy? No tak, będę jeździła po lodzie, będę taką baletnicą, ale na lodzie. Będę łyżwiarką i będę zdobywała medale i puchary. A ja co dostałem? Co tam jest? Wow, dinozaur. Tak jak chciałem, duży dinozaur. Ale się wystraszyłam. No tak, to dinozaur. W końcu spełniły się twoje marzenia. Kochany mój dinozaule, nazwę go Denver Ostatni Dinozaur. A, znam tą bajkę. Denver Ostatni Dinozaur. No, bardzo lubię, to jest moja ulubiona bajeczka. Mamusiu świnka, widziałaś co dostaliśmy? Co to? Ja dostałam łyżwy, a George dinozaura. I będę łyżwiarką prawdziwą. A ty co dostałaś, mamusiu świnko? O, dostałaś łyżwy. To tak jak tatuś świnka. Już od godziny je nakłada. Udało ci się, tatusiu świnko? Tak, mamusiu świnko. O, super, wow. Będę z tobą, tatusiu świnko, w parze. Będziemy tańczyć na lodzie. Czuję, że zaraz się przewrócę. Lepiej usiądę. Mamusiu świnko, a ty co dostałaś? Miły Koń przyniósł moje ulubione perfumy. A Erin? Erin dostała bączka, mięciutką szczoteczkę i czerwony nocnik. O ten. To już jej drugi nocniczek. No tak, przecież tam ma jeszcze zielony. Może ten czerwony bardziej jej się spodoba i w końcu zacznie robić do nocnika. No może tak, mamusiu świnko, może tak. Dla mnie, mamusiu świnko, poproszę dużą porcję śniadanka podwójną albo potrójną, bo dinozaur jeszcze zje. Dobrze, kochanie. Nic ci się nie stało, Pepo? Nie, tatusiu świnko. Ja dopiero się uczę.
No to rób jak ja. Okej. Super. Wow, nawet potrafię skręcać i piruet. Super, super prezent od świętego Mikołaja. A wy co dostaliście od świętego Mikołaja? Też łyżby? Napiszcie w komentarzu, co dostaliście fajnego. No już kończę, bo ścigam się z moim tatusiem świnką. Pa, pa, do zobaczyska. Ależ to super zabawa.